Proszę pana, no bez pracy domowej to człowiek się po pierwsze nie utrwali wiedzy, nie przećwiczy samodzielnie, nie nauczy się obowiązku. No to jest po prostu szalony pomysł. No kto to wymyślił? Nie wiem, ale wie pan co, pracowałam w przedszkolu, pracowałam na nauczanie początkowe, młodzież w średnich szkołach, gdzie były wolne etaty. Przeszłam to wszystko. Ja się z czymś takim nie spotkałam, żeby dzieci... Nawet w zerówkach to się dawało polecenie. Dowiedz się od babci, co tam było. Ale jakie są zalety tych prac? Tak jak pani miała w skrócie. Zalety. No utrwalanie wiedzy, sprawdzenie wiedzy, czy się samodzielnie... Czego jeszcze nie zrozumiałem, prawda? No jak się nic nie zada, to się nie przećwiczy. No to tak jak z gotowaniem, jak pan nie dwa razy nie przesoli, prawda? No bo tutaj rodzice mówią, że za późno wychodzą, nie mam kiedy tego wszystko zrealizować niektórzy, że wcześniej by wyszli, mniej tych prac, żeby było, że nie przesadzają? Nie, myślę, że to chyba jacyś leniwi rodzice, tacy co to mówią, że dobrze, że już się wakacje skończy, niech Bechary idą do szkoły, bo się spotkałam z takim czymś. Widziałam właśnie zdjęcie, że bardzo późno wychodzą, że tam o 14 zaczynałem lekcje, 13 w niektórych miastach, już tak porobili, bo mniej tych szkół jest. I po prostu... Tak, mniej szkół, no ale dzieci mniej przecież. No dzieci mniej, klas mniej. No, o której pani najpóźniej wyjdzie z tej szkoły według pani? No nie wiem, ale myślę, że ja tak obserwuję w 11, jak dzieci wychodzą. No, to, no później, no jeszcze jest świetlica. W świetlicy też można odrobić lekcje. Myślił. Ale że mniej historii polskiej, no mniej tych lektury, te wszystkie klasyczne są wycofane, jak pani to ocenia? Ja uważam, że to jest kod kulturowy Polaków i trzeba po prostu znać najważniejsze rzeczy. No. Jak może Polak nie zna swojej historii? No to nie będziemy wiedzieli, no nie będziemy się mogli w naszym kręgu poruszać. To jest, nie no, to co ta pani minister wyczynia, to... Jak pani myśli, ci młodzi później będą na starych, nieświadomi będą, tak? Czy tam jak dorosną już, to nie wiem. Po co oni to robią w ogóle? Pamiętam, że 50 zł wzięłam na targi, mi starczyło na niedzielę i jeszcze na kilka dni. No. Mam tylko jeszcze ptach? No, 2200 mam. Ludzie za 5 żyją i nie wystarcza im. A, to nie wiem. Czynsz tam gdzie więcej na przykład. Ja to żyję tak, że jeszcze mi zostaje. Pani w bloku mieszka, czy jak to wygląda, czy domek? Swój dom. Takie mięso różne. Jak pani weźmie 100 zł na przykład, to je się kupi w tych czasach? No, w tych 100 zł to licho się kupi. Pusta torba? Półtorek tego. Dwa produkty. Za 100 zł się nakupało. A kiedyś na przykład 10 lat temu ile pani by kupiła za 100 zł? To ile by było? To zależy jak komu. Jak się pani czy starcza? Mnie starcza. Starcza. Dobra emeryturka, jak to oglądał pani? Nie, jest. No nie jest za wielka, ale starcza mi. Strójka jest chociaż? Z 3000 jest chociaż? Tam, gdzie do 3, 2200 mam. A są dwie u pani emerytury, czy jedna w domu? Jedna emerytura, czy dwie w domu? Jedna. Pani wystarcza wszystko przy 2000? No, 2200 mam. Ludzie za 5 żyją i nie wystarcza im. A, to nie wiem. Czynsz tam gdzie więcej na przykład? Ja to żyję tak, że jeszcze mi zostaje. Pani w bloku mieszka, czy jak to wygląda, czy domek? Swój dom, swój mam taki, no. To pani musi oszczędzać chyba na węglu, albo gazie, albo czymś takim. Na gaz teraz przeszłam. Ale przykręca pani kurki, że tak powiem...